Czy mecz się skończył dla was po pierwszej połowie? Z wydarzeń błyskowych można tak powiedzieć, że na tą drugą to już tutaj za bardzo nie wyszliśmy, a szkoda, bo uczulaliśmy się na to w szatni. Myślę, że to specyfika piłki młodzieżowej, tak dzisiaj w naszym wykonaniu, takie dwie zupełnie inne próby. W tej pierwszej połowie naprawdę można każdego zawodnika, cały zespół pochwalić praktycznie za każdy element grze. W drugiej daliśmy się za bardzo zdominować tutaj drużynie rozwoju, która się nakręcała z każdą kolejną akcją, a szkoda, bo mocno się tu rozwój odkrywał i można było zespół z Katowic skontrować, nam się to nie udało. Daliśmy się za mocno po prostu zdominować tutaj w tej drugiej połowie. Pierwsza połowa dla nas, druga dla rozwoju, myślę, że sprawiedliwy remis. Co mówi ten na drużynie, która przegrywa po pierwszej połowie 2? Po prostu troszeczkę poczęściliśmy tą drużyną w szatni, bo pierwsza połowa przespana. No i troszkę nam się to udało. No, tak powinniśmy zagrać od pierwszych minut, a nie tylko drugie 45. Dobre zmiany, tak to można powiedzieć? Zmiany też na pewno wpłynęły. Zmiana bramkarza, który na pewno dał chłopakom dużo energii, dużo im pomagał, mówiąc, odzywając się doświadczeniem, treningiem jeszcze z pierwszą drużyną. Dlatego no, dał taką motywację chłopakom do drugiej połowy, no i dało to efekt.